prostu bądźmy solidarni, bądźmy bezpieczni. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Brawo! Metodą salami odcinano nam wolność. Pamiętacie, jak odebrali nam Trybunał Konstytucyjny? Pamiętacie, jak zabrali nam Sąd Najwyższy? Zrobili to właśnie po to, żeby mieć możliwość decyzją kilku osób zmieniać cały nasz świat. Jesteśmy tutaj, żeby wreszcie powiedzieć dość. Ogólnopolskiego strajku kobiet i to będzie obraz, który następnie będzie zlicytowany w jakiś cel dobroczynny. Także serdecznie zapraszam w tym momencie spaceru, kiedy będziemy pod napisem I love Słupsk, bo kochamy Słupsk i kochamy nasz kraj. Woo!
ona w środku jechać. Zaraz zatwardzenie będzie. Thank you.
Biun. Thank you.
buzi. Arbuz. Ty smaka narobił. A. Dobra, bo teraz mam matkę z siły. Tylko ściachnienie było. Hop, hop, hop. Nie była opcja na mnie, tak? W taki sposób, żeby interwencja policji była. Pamiętajcie, kochani, nie możecie się zrobować, nie możecie się zrobować. Nie, ale panie Solidarność za tą siłą. Solidarność! Thank you.
Tradycyjnie zapalimy nasze światełko na znak solidarności z tymi, którzy idą w Warszawie. Mam informację, że tam nie jest tak miło i przyjemnie jak u nas. Tam jest trochę mniej sympatycznie. Dziękuję wam wszystkim i teraz tak, czekamy na koleżankę, która ma markery, bo my chcieliśmy tutaj pod Isle of Fruit rozpocząć akcję podpisywania tego obrazu. Ja tylko mogę powiedzieć tak. Kinga Siadlak razem z siostrą. To ja się podpiszę pierwsza, a wy za mną, dobra? Namalowała w ciągu 2 dni ten obraz. Kochani, okej, dobra. Czekajcie, to po kolei będziemy się podpisywać. Ojeje! A to może. Okej, dobra, może być. Dzięki, dziękuję. Proszę bardzo. Patrz na ten siadasz, nie? Takie, które nogi.
pamiętajcie, kochani, będzie jeszcze okazja, żeby podpisać obraz na następnym przystanku, a teraz jedziemy, bo ci wszyscy, którzy są z tyłu, są niecierpliwią się i oni są pozbawieni tej atrakcji. Radości i nie tylko, włączyły się osoby, które być może będą prowokatorami, mają alkohol i zgodnie z tym, co zakładaliśmy, nie może być ich razem z nami. To nie są osoby, które wiedzą, o co chodzi nam. W związku z tym prosimy o opuszczenie naszego pochodu, naszego marszu, a po drugie, żebyście się Państwo nie dali sprowokować. 6 osób albo 7 weszło na wysokości sklepu z... To nie jest sklep, to jest... Informacji turystycznej, miasta promocji. Promocja miasta Słupska, informacji turystycznej. Więc pamiętajcie, nie dajcie się sprowokować, jeżeli widzicie, że obok was idzie ktoś i popija alkohol. To jest osoba, która nie może iść z nami w tym marszu, bo takie są zasady. Takie osoby muszą opuścić ten marsz. Nie dajcie się sprowokować, bo im prawdopodobnie o to chodzi. Demokracja!
piekło. Thank you.
się.